Chłopie, taki gangsta shit. Yo, sum. No, jesteś na wizji. Proszę. Cześć, witajcie. Jak pewnie widzicie, strzelnica Spektrum dorobiła się nowej fury. BMK, podtlenek azotu, napęd na 6 kół. Była u lakiernika, ale spieprzył robotę. I jak zawsze na strzelnicy, no zgłodniałem, więc trzeba jechać po kepsa, tak? Tradycyjnie po kebaba. Mam kebaby. Ponoć są zajebistą nowością wersja XXL. A więc dzisiaj będzie troszeczkę o kanikach w wersji XXL. Zapraszam do materiału. Przed nagraniem odcinka broń została sprawdzona kilkukrotnie. Witajcie na strzelnicy Spektrum. Zamówienie przyjęte. Dwa kaniki. Tak jak powiedziałem, w wersji XXL. W sieci zagrzmiało troszeczkę, jeżeli chodzi o kompensatory od firmy GK Arms. Jest wiele zapytań, wiele wątków poświęconych na forach. Chciałbym dzisiaj w tym takim dłuższym materiale powiedzieć Wam coś więcej na temat ich użytkowania, testowania, bo mam je już od pewnego czasu. Mam nadzieję, że rozwieję wszelkie Wasze wątpliwości. Być może zachęcę do zakupu tych kompensatorów. Zapraszam do materiału, w którym wystąpią dwa kaniki z kompensatorami od firmy GK Arms, kanik Mete SFX, kanik Rival SFX. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam Was do materiału. Jedziemy. A teraz może tak na początku pokrótce, czym jest kompensator do broni dla tych osób, które nie wiedzą. Jest to urządzenie montowane na lufie, które ma na celu zmniejszenie lub kontrolowanie podrzutu, czyli tendencji broni do podskakiwania w górę po wystrzale. Rozwiązaniem GK Arms jest montaż, specjalnie tego nie przykręcałem, tuż tutaj na szynie, w którą możemy montować m.in. latarkę. Kompensatory działają poprzez wykorzystanie specjalnego kształtu i kanałów wewnętrznych, które kierują gazy prochowe w określonym kierunku po wystrzale. Kierunek ten przeciwdziała naturalnemu ruchowi broni w górę, który występuje w wyniku siły odrzutu. Poprzez odpowiednie ukierunkowanie tych gazów kompensator zmniejsza siłę podrzutu, co pomaga strzelcowi utrzymać stabilność i celność tych strzałów. I w tym dzisiejszym materiale przedstawię Wam kompensatory polskiej firmy GK Arms z Łodzi, które produkuje kompensatory do pistoletów marek takich jak CZ, Glock, tutaj w naszym przypadku tego odcinka jest to model Kanik. Skontaktował się ze mną Piotr, którego z tego miejsca, Piotruś, serdecznie Ciebie pozdrawiam. Przesłał mi te kompensatory do testów. Pierwszy był kompensator do Kanika Mete SFX. Kolejny, na którego musiałem troszeczkę poczekać, do Rivala SFX. I nie ukrywam, że ten materiał jest takim długofalowym materiałem, do którego musiałem się troszeczkę najeździć po strzelnicach. Również postanowiłem, że dam do przetestowania te kompensatory kolegom z klubu oraz innym strzelcom. Przekonamy się, jakie są ich opinie na temat użytkowania tych kompensatorów. Chcę na tyle wiarygodnie Wam przedstawić te materiały, abyście sami stwierdzili, czy potrzebujecie
takiego kepsa w wersji XXL, czy jak niektórzy mówią, jest to pistolet Robocopa, bo nie ukrywajmy, tak on wygląda. Zobaczymy, postrzelamy i okaże się, jak sprawdzają się kompensatory od GK Arms. Popery. Żeby to na komary tak działało. Poperki. Chciałem za szybko. Okay. Widzę, ładnie to wszystko pracuje. Odczucie inne. No. Otrzymujesz w cenie. Aha. Zostaje. Nie podskakuje, nie? Nie podskakuje. Aha. Praktycznie przy tym, nie? No. Może tu źle zrobiłem, że zrobiłem za długie przerwy. No ale dobra, jedziemy dalej. Strzela po prostu, broń pracuje płasko. Płasko, nie? Bardzo mało odczuwalny podrzut lufy. Też tak uważam. A reszta to zależy od strzelca. Tak jest. Załadowana jest belotka 7,5. Zobaczymy, jak to będzie sobie tutaj hulało. Okej. W odczuciu broń jest ciut cięższa, ale nie ma jakiejś tragedii. No to zobaczymy. Mamusia. Bardzo stabilnie broń siedzi właśnie w łapie, nie? Super. No co? Przyjemniej jest strzelek zwykłego. Na pewno przyjemniej. Dla mnie to znowu za ciężkie, bo ja nie jestem sportowcem. Tak. No ale dla sportu jak najbardziej. Jasne, tarczówka typowo, nie? Super. I uwaga, teraz Mateusz tutaj będzie testował kompensator. I jak? Panie, zobacz. Prawie tam, gdzie chciałem. Ale co? Nie no, generalnie fajnie, bo jest dociążenie takie, wiesz? No. Zajebiste. I teraz mój kolega z klubu będzie strzelał akurat z kanika bez kompensatora. I jedziemy. Możemy do blachy tutaj. Okej. Okay. Ok, a teraz jedziemy z kompensatorem. Kanik Meta SFX. I teraz powiedz mi, co myślisz? Wrażenia wagowe może najpierw, jeżeli chodzi o oba kaniki. Myślę, że nie ma, kurczę, jakiejś takiej szczególnej różnicy. Jest zauważalne ciążenie naprzód. Tak. Podrzut też zauważalnie mniejszy. Aha. Bardziej, jak mówisz, płasko pracuje. No kurczę, powiem ci, na pewno idzie szybciej strzelać, szybciej wracamy na cel. Myślę, że warte zainteresowania. Okej, dziękuję. Przyjemne strzelanie, naprawdę. Piotrek, GK Arms. Szapoba. Jestem mega zadowolony. Jeżeli macie okazję spróbować tego kompensatora, a wiem, że już hulają po Polsce, cholernie polecam. Polecam. Shooters ready? Ready. Go! Przejrzałem broń.
Zajebiście. Zajebiście. Siad. Głos. Siad. Głos. 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 Siad. Leżeć. Siad. Piątka. Super. No jak widzicie, nie można spokojnie nagrać materiału, bo dziecko jest żadne zabawy. No nie interesują żadne kompensatory. Najlepsza to byłaby parówka, kurczak, jakieś mięsiwa. I uciekaj. Uciekaj, uciekaj. Waga kompensatora wraz z szyną pod latarkę oraz zestaw śrub w przypadku kanika Mete SFX to 146 gram. Jest on wykonany z aluminium lotniczego. Mamy także możliwość personalizacji koloru kompensatora. Jest on pokryty powłoką Ceracot. Zapewnia ona możliwie maksymalną trwałość, twardość, odporność na ścieranie, odporność na korozję, wysokie temperatury i środki chemiczne. Kompensator jest tak zaprojektowany, że można używać latarki pomimo jego montażu w opakowaniu. Mamy dołączoną szynę pod montaż latarki czy innych elementów. A teraz chciałbym Wam zademonstrować, jak wygląda montaż tego kompensatora. Nie jest to jakiś tam wielki wyczyn, nie musimy być tutaj rusznikarzami. Jest to bardzo proste i szybkie. Zobaczycie, jak to wygląda. A więc tak, mamy tu pudełka po kompensatorach. Zawartość pudełek to kompensator, rzecz jasna. Dodatkowa płytka, która jest szyną pod montaż do latarki. A jednocześnie dodatkowo nam to stabilizuje kompensator na broni. Śrubki, naklejki od GK Arms i klucz imbusowy. Na przykładzie pistoletu Canik Rival SFX. Bardzo fajnie i dość ciasno to wchodzi. Od spodu montujemy szynę. Mamy tu śruby. Voilà. Tak to wygląda. I jeszcze takie chciałbym pokazać Wam porównanie. Mam tutaj kaburę do akurat Rivala bez kompensatora. No jest różnica, jeżeli chodzi o długość. Jakość, moim zdaniem, jest taka sama, więc taki fajny plus.
mniejszy jest odrzut. Jest mniejszy odrzut przede wszystkim, nie? Dużo mniejszy odrzut, to jest fakt. Ale waga broni też nie jest jakaś diabolicznie większa, nie? Nie ma za dużo różnicy, no, mi się zdaje. Zajebiście. Fajna redukcja odrzutu. Praktycznie od razu wraca w cel. Okej. Bardzo przyjemny reset. Na pewno mniejszy odrzut się robi i szybciej wraca na cel. Okej. Przyjemnie, przyjemnie teraz powiedzmy. Czuć ciężar broni trochę, na pewno się zwiększy. Mówiąc o kompensatorach, tego typu urządzenia to jest kwestia indywidualna każdego ze strzelca, jeżeli chodzi tutaj o wygląd broni, bo jednemu może po prostu się to kompletnie nie podobać, a drugi po prostu, gdyby, nie wiem, kanik wypuścił to w zestawie, zrobił wow i muszę to mieć, bo wygląda to właśnie jak pistolet Robocopa, czy nie wiem, z jakichś tam Gwiezdnych Wojen. Rozmawiając tutaj z różnymi strzelcami, kolegami z klubu i tak dalej, nie każdy chciałby mieć to urządzenie. Tak jak wspominam, to jest kwestia indywidualna. Testowanie tych urządzeń, tak kompletnie szczerze, sprawiło mi dużo przyjemności z tego względu, że no cholera, nigdy nie byłem aż tak celny. I naprawdę bez zbędnego lukrowania i słodzenia Piotrkowi, chłopakom z GK Arms, uważam, że kompensatory bardzo dobrze pracują. Do tego zostały stworzone. Ja naprawdę trzymam kciuki i życzę firmie GK Arms dalszego rozwoju, a wiem, że mają w planach nie tylko te kompensatory, ale na razie jeżeli chodzi o tą kwestię. Ja to kupuję, to mi się bardzo podoba. Zostało do tego stworzone, działa jak należy. I taki bonusik ode mnie, jeżeli będziecie w okolicach Świebodzina, województwo lubuskie, strzelnica Spektrum, napiszcie do mnie, nie wiem, w komentarzu, czy tam też podam maila, zawsze podaję pod opisem filmu maila. Będziecie chcieli postrzelać z kompensatora GK Arms, piszecie, jedziemy. Ja lubię strzelać, lubię poznawać nowych ludzi, jestem na to otwarty. Więc jeśli jest Wam po drodze, będziecie przejazdem, zapraszam, postrzelamy i przekonacie się. Taki bonusik, co? Jeśli chodzi o jakieś większe szczegóły, Wasze pytania, czy tam kwestie różnych rodzajów broni, pod filmem załączę też link do firmy GK Arts na Facebooku. Tam skontaktujecie się i dopytacie o wszystko, co tylko zechcecie, co nie zostało może tutaj w tym filmie też powiedziane. Piotrek na pewno odpowie na każde z Waszych pytań. Jest różnica bez azy, tym bardziej, że dociąża lufę, no. I odrzut jest o wiele mniejszy, wyczuwalny oczywiście.
Bo mówię, tak pierwotnie jak chwycisz klamkę, no trzymasz ją, jest, no czujesz tą wagę, jest spoko. Jak już się ustawiasz do oddania strzału, no to nie jest jakiś, kurczę, nie wiem, że 500 kilo cię ciągnie do przodu też, nie? Nie. Więc... Testujemy cały czas kompensatory od GK Arms. Minie jakiś czas, postrzelamy. Wypowiem się więcej na ten temat. Mój ukochany Rival SFX. Bardzo mi się to podoba. Zrobiło się normalniej, ale czy w strzelaniu będzie normalnie? Nie, no bije bardziej, nie? Ja ci powiem, że no, na samym wstępie to... Pistolet Robocopa. Robocopa. No, teraz muszę mieć coś ściągnięte. Dobra. Strzeliłem bez kompensatora. Aha. Dwa razy w blachę trafiłem. Aha. A z kompensatorem raz. Aha. Ale mnie kopał. Tak. Nie kopał. To fakt. Może współpracę wyjdzie? Ale wiesz, wiadomo, też kwestia przyzwyczajenia, obycia się z tym wszystkim, nie? To są dwa światy. W Rivalu fajny ten. Spójrz, ciekawe, czy ten metalowy ma identyko. Nie mam pojęcia. No przyjdzie, dopiero będę wiedział. I tak, czujesz ten odrzut, podrzut? No nie, i przyjemnie się strzelało wiele. I jakbyś bawił się, bo wiem, że lubisz tarczówkę, te sprawy, aha, myślałbyś o czymś takim, na przykład no, gdybyś tak mógł ten? Spoko. Tak. A teraz tak, jeżeli chodzi o spust, wygodę chwytu, brałbyś Rivala, tego czarnego, czy metę? Tego drugiego raczej. Drugiego, okej. Okay. Dla mnie. Dzięki wielkie. Tam sobie przeładuj. Jestem gotów. No. Okej, okay, to był metę SFX. Jest pusto. Rozładowany. Dobra. I teraz tak, dostajesz następny mag i Rivala. Ten ma płaski spust. Zobacz sobie najpierw, włóż magazynek w kieszeń, zobacz sobie na sucho, jak pracuje, jaki jest reset, bo jest tutaj całkiem inna praca na tym spuście. Jest zajebisty. Leciutko. No. A... O. No. I teraz rozładowany. Przykład, no, a który spust ci bardziej leży, czy broń? Rival, nie? No właśnie tutaj miałem z chłopakami takie podzielone zdania, ale to wiadomo, wszystko jest kwestią gustu, tylko ja też na przykład bardziej wolę już ten płaski. I na razie poprawiło wszystko, nie? Bo ja generalnie plastikowych pistoletów nie lubię. Lubisz stalówkę? Lubię metal i jego masa się zwiększyła i dla mnie jest lepiej. Zobaczymy tutaj. Dobra. Teraz Rival. Okej. Okay. Okay.
kapusty. Pomaga, pomaga. Fajne. Powiem wam, że robi robotę. Okay. Robi robotę, dużo zmieniło. Zwłaszcza w plastikowej broni, moim zdaniem. Zwiększyło jego trochę masę. No. I poprawiło strzelanie. I nie, jednak nie rzuca. Nie? No. Bo wiem, że wiesz, chłopaki teraz będą wypuszczać jeszcze pod Glocki. Też tam będę miał na pewno na testy. Pod CZ-ki. Ja myślę, że też pójdą powoli w staluchy jakieś tam. Wtedy to na pewno pomoże. A tym bardziej zwróćmy uwagę, jak ci napierprzają sportowcy na tych raceganach, że te pistolety wyglądają jak jakieś kurde z kosmosu, tak? Też tam jest naćpane tego wszystkiego. Ta broń jest duża, ciężka. No, ja mówię, ja to kupuję, mi się podoba ten pomysł. Robi robotę i zaleta dla mnie zwiększyło masę broni. To jest dla mnie, bo ja lubię ciężką broń. Aha. Nie lubię plastików. Okay. Nie. Wiesz, to jest też kwestia indywidualna, nie? Tak, to tutaj nie ale naprawdę fajna robota zrobiona i fajnie to się z tego strzela. Naprawdę, przyjemnie. Dobrze. Uważam, że dobrze zrobione. Okay. Ładnie, estetycznie przede wszystkim. Tak, bo mi się też te frezy, to wszystko podoba, bo to jest zgrane ze sobą zajebiście. Ładnie to wygląda, nie jest to jakieś tam brzydactwo. No i git. Naprawdę fajna rzecz. Super. Fajna, bardzo elegancka. Podoba mi się, no. Jak Piotrek to teraz będziesz słyszał, przebijamy piątkę. Dobra. A więc mamy Meta SFX i kompensator od GK Arus. Okej. Okay. Kanik Meta SFX, Michał przy mikrofonie z kompensatorem. Lepiej, jest lepiej. Mniejszy podrzut moim zdaniem, bardziej czuć w ręce, natomiast nie podrzuca tak lufy. No i zdecydowanie szybciej wraca na cel. I zajmie się. Dobra. Okej, okay. Rival SFX, kompensator i Michu. Zdecydowanie. Tak jak mówiłem, tutaj mi się też dużo bardziej spust podoba. Zdecydowanie bardziej wyczuwalny reset spustu. Sama droga do pokonania też jest do strzału. Taka bardziej wyczuwalna i przyjemniejsza. Natomiast no, robią robotę kompensatory, trzeba przyznać. Okej, okay. Wielkie dzięki. Jak już kolega poprzedni mówił, jest krótki spust, nie? I odrzut jakby taki, nie ma takiego dużego odrzutu przy tym. Kompensatorze. Także no właśnie przy kompensatorze. Nie? Także... Ja uważam, że jest naprawdę znaczna różnica, jeżeli chodzi o podrzut w moim przypadku, szczególnie właśnie z tym kompensatorem. Naprawdę uważam, że jest różnica, ta broń szybciej wraca mi na cel. Okej. Okay. Pomachaj do widzów. Daj głos. 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 No, jesteś na wizji. Proszę. I jeszcze chciałem dodać, że gdzieś tam pod jednym z chyba shortów moich pojawił się taki opis, że po cholerę kupować takie, siakie i makie tutaj te kompensatory lepiej sobie przymocować, zaznaczam, do lufy jakiś ciężarek. No to tak nie chciałem mi się ketla targać domu, wziąłem sobie ten pieniek, waży to trochę, przywiązałem sznurkiem, mocno powiązałek i ni chuja, nie działa to tak dobrze jak kompensator od GK Arms, to nie podlega kwestii jakiejkolwiek tutaj dyskusji, robi to naprawdę świetną robotę i nie wiem skąd się bierze ta bezsensowna krytyka, jeżeli chodzi o polskich producentów, którzy próbują coś stworzyć na naszym rynku. Wszystko, co amerykańskie, chłoniemy jak gąbka, a jeżeli chodzi o jakieś polskie produkty, to nagle Polaki, cebulaki muszą troszeczkę tutaj popsioczyć i ponarzekać. Ja trzymam kciuki za firmę GK Arms i ich rozwój
będę otwarty na dalsze jakieś tam testowanie ich właśnie jakichś akcesoriów pod broń. Następna rzecz, maguele. Kanik daje to w zestawie. Do Glocka czy do CZ-ki dokupujemy maguele. Dlaczego dokupujemy? Dla wygody, dla efektu pracy. Jeżeli chodzi o wymianę jakichś innych podzespołów, też to wymieniamy. To dlaczego nie kupić kompensatora od GK Arms czy czegokolwiek innego od innej firmy? I ja jestem po prostu za tym, aby jeszcze więcej producentów tworzyło jakieś właśnie akcesoria, urządzenia do broni, czy to pistoletów, czy karabinów. I będę takim firmom, w szczególności naszym polskim, kibicował i trzymał za nich kciuki. Kanik Rival, strzelamy do tarczy, dystans 15 metrów. Fajnie, fajnie. A na tarczy wygląda to tak. Takie podsumowanko. Pierwszy kompensator, może już to mówiłem, miałem do Kanika Mete SFX. Troszeczkę dłużej poczekałem na kompensator do Rivala. Z tego względu, że chłopaki bardzo, bardzo rzetelnie podchodzą do swojej roboty i pobierali wiele różnych tam pomiarów i tak dalej, żeby to wszystko dobrze pasowało. Jeżeli chodzi o Kanika Mete, którego miałem, kompensator do niego, którego miałem najdłużej, przeleciało przez niego chyba około 600 pestek, natomiast do Rivala na chwilę obecną 300. No i jest to cały czas testowane przez nie tylko mnie, ale także i kolegów, którzy są zainteresowani i chętni zobaczyć, jak to działa. Wszystko jest tak, jak trzeba, nic się z tym złego nie dzieje. Teraz podzielę się takimi swoimi spostrzeżeniami, jeżeli chodzi o odczucia, jeżeli chodzi o pracę z tym kompensatorem. Strzelanie z nim jest rzeczywiście o wiele przyjemniejsze. Ja oraz moi koledzy potwierdzamy to. Kultura pracy broni, kompensacja podrzutu sprawia, że broń jest łatwiejsza w obsłudze. Działa zdecydowanie płasko, a strzały no, są bardziej precyzyjne. Broń wraca szybko na cel. Jestem naprawdę tym akcentem tak bardzo miło zaskoczony, bo wielokrotnie zdziwiłem się, że na tarczy jestem no, dosłownie dziurka prawie w dziurkę. Takie wycinanie koniczynek. Choć jak zawsze mówię, nie jestem strzelcem stricte tarczowym. Lubię bojówkę, lubię bawić się strzelectwem. A tutaj takie miłe zaskoczenie. Teraz prezentuję, jak to wygląda w kaburze. Wszystko fajnie siedzi. I tak jak mówiłem, Mete oraz Rival pasują do tej kabury. Dobycie jest kwestią, wiadomo, też wyćwiczenia, ale to mimo tej długości nie sprawia jakiegoś tam większego problemu. Piotrek, dziękujemy za zaufanie, możliwość przetestowania Twoich kompensatorów. Jest podekscytowany jak diabli, że występuje w filmie. Pozdrawiamy całą Łódź strzelecką. Proszę. Film dobiega końca. Kompensatory od GK Arms. I mnóstwo komarów tutaj dookoła. Sezon w pełni. Liczę, że spodobał Wam się ten materiał. Może zainteresowaliście się tymi urządzeniami. To jest takie przedstawienie moich wrażeń, subiektywna opinia, ale naprawdę szczerze, broń pracuje płasko, fajnie wraca na cel. Jeśli jesteście zainteresowani, tak jak już mówiłem wcześniej w opisie filmu, załączę link do strony facebookowej firmy GK Arms, gdzie będziecie mogli się skontaktować między innymi z Piotrkiem. Wiem, że w zanadrzu szykują się już na ciepło Glocki, więc tylko po prostu wyczekiwać kompensatorów do Glocków, ale piszcie też do GK Arms, czy planują właśnie do innych modeli broni.
Dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.